Animacja. Staroświecki szyb windy na środku lasu. Z dołu wyjeżdża podświetlona kabina windy. Otwierają się drzwi. Napis. Windą do lasu, odcinek trzeci. Co z tym węglem? Pochmurny dzień. Gruntowa droga w lesie. Idą dwie dziewczyny. Malina i Jagoda. Gdzie my tak właściwie idziemy? Zobaczysz. Wolałabym wiedzieć teraz. Trochę zrobiło się zimno i do domu daleko. Jak teraz jest ci zimno, to ja nie wiem, co będziesz mówić, jak przyjdzie ta zima stulecia. Klimat się ociepla. Zimy pewnie w ogóle nie będzie. No co ty opowiadasz? Słyszałam na własne uszy, że ma być srogo. Ale nie bój się, zimna Jagoda. Ze mną nie zginiesz. Malina zatrzymuje się, ubiera biały kask. Bierze na ramię Kilof. Właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Chyba nie nadążam za tokiem twojego myślenia. Jagoda stoi obok, rozciera ramiona. No szukamy tego węgla, żebyś miała na chłodne dni. Jakiego węgla? Kamiennego w lesie? Chyba ci się coś pomyliło. No tak, właśnie słyszałam, że w lasach jest bardzo dużo tego węgla. No to sobie pomyślałam, że jak już jest, to trzeba go zgarnąć, zanim się inni zorientują. Taką masz mądrą kumpelę. Oj, Malina. Rozejrzyj się uważnie i posłuchaj. Każde drzewo, które widzisz wokoło, to żywy, czysty węgiel. Drzewa oddychają i łapią z powietrza dwutlenek węgla i magazynują go w środku. W zamian oddają nam tlen, którym oddychamy. Łapiesz? I dlatego możemy wykorzystywać drewno na opał w piecu albo w kominku. Ta energia odnawialna dużo czystsza niż ta z brudnego, czarnego węgla. No to się dobrze składa. Nie trzeba niczego szukać. To co? Bierzemy całość, nie? Jagoda chwyta się za głowę. Animacja. Zarysy drzew iglastych. Lasy mają korzystny wpływ na klimat, wodę, glebę i powietrze. Uczestniczą w naturalnym obiegu wody i węgla w środowisku. 1 hektar lasu sosnowego pochłania rocznie 30 ton CO2, co jest równoważne z 8 tonami czystego węgla. Równocześnie produkuje on tlen, który zaspokaja dobowe zapotrzebowanie dla 2500 osób. Jako leśnicy zadajemy sobie pytanie, jak gospodarować lasem, aby stymulować pochłanianie dwutlenku węgla. Odpowiedź znajdziemy między innymi realizując projekt leśnych gospodarstw węglowych. Generalnie założenie jest takie, że im więcej drzew pokrywa przestrzeń leśną, tym lepiej. Na każdym etapie rozwoju. Las różnorodny gatunkowo jest z tej perspektywy najlepszym rozwiązaniem. Poza tym, co tu dużo mówić? O tym, jak las wpływa na klimat, możemy się przekonać, wchodząc do lasu w te dni, kiedy termometr przekracza 30 parę stopni. To w nim znajdziemy prawdziwą ulgę. Napisy końcowe. Wystąpiły Blanka Kęstowicz, Alicja Koga. Napis. Windą do lasu. Kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury nadleśnictwa Oborniki, uwzględniającą potrzeby niepełnosprawnych.